Siemanko, dzisiaj znowu akcja płytki, tak jak widać zresztą. Próbowałem coś tu wymyśleć z tym ułożeniem, ale w końcu stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo tu i tak nigdzie nie ma kątu, wszędzie i tak będę musiał lizać te płytki czy docinać. Walę po prostu od całej płytki od drzwi w celu zachowania mniej więcej jednej szerokości tocinki. Ona tu chyba się różni mniej, coś koło pół centymetra. Tu została szpara. Po drzwi są zlicowane do ściany zewnętrznej. I tam wychodzi już prawie centymetr dziura. Dlatego tu nie mam krzyżyków powsadzanych. To te krzyżyki akurat to zrobią, że to się przesunie. Ja sobie tam ją liznę. Tu chciałem uzyskać mniej więcej jednolitą szparę. Tam jest prawie idealnie na samym środku drzwi. A tu narożnik akurat mi pięknie wyszedł na tej skrzyneczce. Właśnie dlatego nawet dosunąłem sobie do tego narożnika i pociągłem w tamtą stronę. Jak nikt nie będzie mierzył, to nie zauważy, że jest lekka różnica między dwoma stronami. I mniej więcej jest ustawiony taki kąt, że szerokość płytki, która będzie na kąt z tej strony, a z tej będzie mieściła się w granicy pół centymetra różnicy wymiaru. Tak więc myślę, że chyba będzie dobrze. Tu od razu chciałbym, jak wspominałem na filmie, jak wylewałem tutaj tą wylewkę, że myślę, że tolerancja coś jest pół centymetra plus minus. No i w sumie plus minus wyszedł centymetr. Tak naprawdę. Znaczy plus 5 mm do góry, 5 mm w dół wyszło centymetr. Na całej tej powierzchni jest różnica wysokości centymetra. Ja teoretycznie, czy praktycznie nic z tym nie będę robił. Po prostu zaczynam gdzieś układać płytki w tym miejscu. Tu jest akurat wyższy poziom. I idę po prostu w tą stronę, pójdę sobie w tą i będę tak leciał do tyłu. Ja tam żadnym znawcą nie jestem. To będzie, pierwsze płytki były tam, teraz to będą moje drugie płytki. Fugę, jaką przewidział producent płytek, to jest minimalnie 2 mm, ja daję 2,5. Nie wiem, czy trzeba się stosować do tych zaleceń, czy nie trzeba. Coś jeszcze mogę dodać. Różnica wyszła taka, że praktycznie tu wokół jest idealny poziom. Dołek wyszedł mi w tym miejscu. Nie wiem, czy ten dołek był spowodowany tym, że tu było mocno rozkopane i po prostu te profile, to wszystko mi gdzieś tu siadło. Czy po prostu wyszło tak, że się kierowałem wysokością łazienki. Powiedzmy, tu jest centymetr niżej niż w tamtym narożniku, niż w tamtym, niż w tym. Po prostu wszystkie trzy narożniki schodzą się w ten jeden punkcik. Troszeczkę to zniweluje na pewno, ja będę szedł z tej strony, ale ja to nie będę idealnie robił na pewno poziomie. Te płytki mają być tylko w jednej płaszczyźnie. Tak, żeby nie było takiej sytuacji, tylko jak jest akurat tu, że sobie pieje, bo tam jest kamyczek, muszę jego rąbnąć. Ma być w jednej płaszczyźnie. Nikt tu z poziomicą nie będzie biegał. Tu jest akurat względnie, mieści się. Bo ocieś spadek się zaczyna z tej strony. Tu już się wypacie płaszczy i jest coś takiego. Ale nie ma tragedii. Damy sobie z tym radę. To jest jedna taka, może trochę mniejsza lipa, bo mi to nie przeszkadza. Drugą, jaką manianę odpaliłem, to jest wejście, otwór drzwiowy tutaj, do tej łazienki. Nie uwierzycie, co odwaliłem za manianę. Walnąłem się w wymiarze z listwami i poczyna mi nie wejść. A drzwi już mam. Walnąłem się o 4 cm. Aż o 4. Czyli to gdzieś, ile to jest 4? Gdzieś tu mam metrówkę.
Nie wiem, jak to się stało, ale tu szykowałem się wszystko i akurat sobie pomyślałem o tej futrynie, se zmierzę, patrzę. No to fajnie. Futryna ma 89, 88, 89, coś w tym stylu. A nie, tu jest 86 akurat. Dobrze? To nie 4 cm, przepraszam. No w sumie 4, no 4, żeby była jeszcze zapasna piankę jakąś. No ale na ścisk. Futryna ma coś między 88 a 89. Przyjmujmy, że ma 80 chyba 9. Żeby ją normalnie włożyć. To mamy raz, dwa, 3 cm. O 3 cm. Te 3 cm to są te listwy wystawione, które są tu złożone. Tu futryna się na chama wcisnęła. Spróbuję to przerobić. Spróbuję przerobić drzwi i futrynę. Ciekawe, czy mi wyjdzie, bo nie chcę tutaj ciąć. Z tej, a po z tej strony, bo tu jest cegła. Nie mam sprzętu, który można podłączyć do odkurzacza. I ja wiem, co tu się będzie działo, jak ja to zacznę ciąć. Wszystko będzie tu pomarańczowe. Więc albo uda mi się stuningować ich drzwi i co wam pokażę, przynajmniej tą próbę, a przynajmniej tam mam nadzieję, że wam pokażę, bo jeszcze zobaczymy. Albo po prostu nie wiem, czy sprzedają drzwi 70, ale chyba tak. Albo drzwi 70 się kupi. I wtedy będę musiał już kupić drzwi i wie pan, i to będzie mnie kosztować pewnie coś koło, powiedzmy, że skrzydło kosztuje 250 zł, futryna 100, to 3,5 stówy. Nie wiem, czy klamka chyba nie w zestawie, czyli to liczam następną stówę, czyli 4,5 stówy. W zaokrągleniu ze stałym montażem i z obrobieniem, powiedzmy 1000 zł będzie mnie to kosztować ta pomyłka. To znaczy, no niecałe 1000 zł, bo te drzwi, co mam, też trzeba obrobić. Dobra. Ja się zabieram za klejenie płytek. Prawdopodobnie zacznę od tej płytki w tamtą stronę, żebym mógł sobie tu jeszcze chodzić. No, tylko czy ja mam jeszcze... Aha, tu sobie jeszcze testowałem już maszynę w tym pomieszczeniu. Na szczęście dzisiaj raczej mi nie będzie potrzebna, bo układam tylko całe. Kąt 45 stopni nie wyszedł mi w ogóle. Muszę się nauczyć. Co ja potrzebuję? A to potrzebuję na kolenniki. No i tyle. Klej już mam umieszany. 50 kg. Od razu zrobiłem w chłopoku dużym. Idę sobie nakładać to wiatrajka i lecę. Zobaczymy, czy mi to jako sensownie wyjdzie, bo tu już jest większa powierzchnia. Więc zobaczymy, czy mi się uda wycyklować właśnie w tamten narożnik. I czy wszystkie fugi będą w miarę pasowały do siebie. System oczywiście będę używał ten niebieski. Miałem używać tych żółtych, ale mi te pajcie podpasowały. Tamte albo komuś po prostu oddam, albo pójdą gdzieś jako zapasowe, powiedzmy, ja pewnie czegoś zabrakło. Tymi się o wiele łatwiej robi. Dlatego ich nie używałem tam, żeby je zostawić sobie tutaj. No dobra. Witam w kolejnym dniu. Wczoraj od południa udało mi się tyle położyć. Skończył mi się po prostu klej. Dałbym ja te wszystkie te całości tutaj położyć, tylko zostałyby mi wtedy tocinki na dzisiaj. Poszło tutaj 50 kg kleju, miałem akurat tylko dwa worki. Zakupiłem kolejne 50 kg. Klipsów mi na pewno nie starczy. Znaczy klinów, klipsy starsze, tylko klinów mi nie. Prawdopodobnie albo będę wyciągał z tych, które były klejone wczoraj. Nie będę ich wyrywał, tylko wyciągnę same kliny, żeby nie naruszyć płytek. Bo klej jednak nie jest chyba jeszcze do końca związany od wczoraj. A tutaj wam pokażę, jak tnę na maszynce ręcznej, jak idą te płytki. Płytki, mimo tego, że są pierwszego gatunku, mają wady. Ale mają wady tylko w rysowaniu rantów. Jak znajdę, to pokażę wam na tej płytce. Kolejną płytkę, jak będę miał tocinkę, to zrobimy na maszynce na wodę. Doświadczenia nie mam.
w takiej maszynce, ani w tamtej. No ale udało mi się coś tam już wyciąć. Nie wiem, czy to dobrze robię, no ale... Ale robię. Jak to jeszcze tu wychodzi? Nie wiem, czy za mocno nie cisnę, bo od razu mi pęka. No ale tak to wychodzi. Tnie prawie idealnie równo. Jest taki minimalny łuczek, ale to i tak trzeba podszlifować. Gdzie jest... O, tu jest ta wada. I to już jest trzecia płytka, jaką znalazłem. Dwie zamontowałem z większymi troszeczkę, bo ich nie zauważyłem po prostu. Jest źle tutaj wyfrezowana, nie wiem, czy to widać. No ale... Jakby to było w domu, to może i bym wymieniał te płytki. No ale po wsafugowaniu tego chyba nie będzie widać. Bierzemy płytkę i sprawdzamy, czy mocno skrzeniłem sprawę. Ile się walnąłem? I nieźle. Tu krzyżyk wchodzi. A tu niestety nie wchodzi. Trzeba podszlifować. Szlifuję papierem 50, znaczy papierem specjalnym do szlifowania. Co ja wam pokażę? Takim plastrem miodu. I tak to wychodzi. Powinienem wpierw sprawdzić, zanim sfazowałem. Tylko na ślady robię. Mokro na dworze. Spokojnie, już jest luz. Trzy płytki mam to cięte. Zaraz je przykleję. Ja będę na tej tocince, to spróbujemy wyciąć na maszynce na wodę. Dobra, tą płytkę, tak jak już mówiłem, utniemy na tej maszynce. Tu sobie trochę zrobiłem ogranicznik na wodę klamerką. Bo jej moim zdaniem stanowczo jednak tutaj za dużo idzie. Można by było tutaj jeszcze taką przycięciu na wprost coś tu zamontować na te, do tych śrubek, albo coś tu przykleić, żeby jeszcze tego odkurzu takiego nie było. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oj. I tak sporo jej tu daje. To wszystko, co jest na płytce, nam będzie spływać na ziemię. Chyba, że sobie maszynę jakoś ustawimy. Ja mam pod kątem, leci wszystko tutaj. O.
No i druga płytka. I druga płytka skrzeniona na tej maszynie. Aj. Pierwsza płytka pękła mi już tutaj. Tato jechała prawie do końca. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. I co ciekawe, tamta strona bajcie szczębi. Tylko tarcza jest oryginalna od tej maszynki. To też na pewno robi różnicę. I co? I muszę nową płytkę. Nie wiem, czy coś będę dawał przy ścianach. W sumie nawet o tym nie myślałem. Bo nie wiem, czy jest sens. Ale ja bym dawał też, że ta płytka by mogła zostać, bo akurat wymiar idealnie pasuje. Nie wiem, próbuję trzecią wyciąć. Jak trzecia mi pęknie, to tych płytek nie będę ciął na tej maszynie. Wychodzi na to, że zbyt tanie płytki do takiej maszyny. Bo nie wiem, czy to jest wina maszyny, wina moja, czy wina płytek. Muszę to stąd zabrać i tak. Dobra, podejście numer 3. Trzy płytki tego formatu mi pękły po kolei w tą stronę. Ta ostatnia właśnie najmniej. Teraz ją obróciłem, czyli to co potrzebuję zostawiam z tej strony. Zobaczymy co tym razem wyjdzie. Nie, może być wina tarczy. W sumie mam... Boże, jak on mnie wnębia. Mam drugą. Ale z tej samej firmy. Więc nie wiem, czy to coś zmieni. A bo ja coś źle robię. O, a tym razem się ucięła. O, i to o to chodzi z tą wodą chyba, głównie. To jest za dużo daje się w tej maszynce. No i wszystka woda, co lętuje tu, też wycieka za. Dobra, sprawdzimy, czy tym razem wymiar dobrze wyszedł. Trzymam lepiej ręką, nie ufam temu. Elegancko. Mam nadzieję, że już więcej nie będzie pękać. Chciałem wam pokazać ciekawy motyw. Tamte płytki, co docinałem, dwie na maszynce chyba ręcznej. Tu dwa razy próbowałem. Po pierwszą też próbowałem na wodę, pękła. Tą drugą, co tam próbowałem właśnie, tu leży oparta narożnik, pęk. To była druga. I trzecia dopiero wyszła. Zostały mi paski. Leżą tak oparte, ja sobie mówię, a wezmę, zobaczę, czy może by podpasowały, ile tu będzie trzeba to cinać, czy są za małe. Wiecie, że idealnie pasują. Niektóre tylko muszę lekko szlifnąć, bo mają za mały, weszły wszystkie, tylko mają za mały luz i krzyżak nie wejdzie.
Więc będzie wystarczy wyszlifować od strony ciętej. I tu już mam trzy płytki, powiedzmy, przy jednym cięciu z tamtymi to cięty na ten wymiar i tam jedną, bo tutaj już będę musiał robić cały i tam kawalątek jakiś. Taki, powiedzmy, fart nieobliczany. No można? Można. Udało się, jakimś cudem. Dobra, kleję dalej. I teraz by się przydała maszynka z tą podnoszoną tarczą czy silnikiem, bo tu nie ma kątów i trzeba sobie jakoś ustawić w inny sposób. Dwadzieścia 7,1. Zobaczymy, czy wyjdzie. Oho. Tak mi się wydaje, że czym więcej razy tnę, tym tarcza zostawia mniejsze wyszczępienia, tak by się to cierała i ten. I już tak nie uszczy. Tutaj przehaczyłem przy cofaniu. Na szczęście to idzie od ściany. Złapiesz czy nie złapiesz? Nie złapiesz. Dobra, żeby nie pękła. Ona wisi w powietrzu. Wejdzie. O, za ciasna. Trzeba szlifować. Jednak trochę za mało wyciąłem. Ale to akurat trochę zgubimy to. A długość? Żeby nie przestali tutaj. I nawet za długa, jak ja kul namierzył, a pociąłem. Wiecie co wam powiem? Tak patrzę na to i mi się to nie podoba. Nie podobają mi się te docinki po bokach. Spierdzieliłem to. Mogłem to zrobić inaczej. Na początku chciałem położyć całą płytkę od ściany, iść w tą stronę, jak wyjdzie, tak wyjdzie i w tamtą. Ale niby ja pomieszczenie nie ma kątów, powinno się zaczynać od całej płytki, od drzwi. Niby, a przynajmniej kiedyś się tak robiło. I na pewno by to lepiej wyglądało, a przynajmniej takie jest moje zdanie. Lepiej, na pewno lepiej. Nie podoba mi się to. Ale no co, całe szczęście, że to nie jest w domu. Zresztą tego i tak nie będzie widać. Bo tu zaraz coś będzie stało, tu będzie to wszystko zostawione, obydwie ściany, tak więc tych docinek i tak nie będzie widać. Będzie widać tylko tu przy drzwiach. Bo nie wiedziałem, że ja zrobię drzwi, czy będą wewnątrz, czy na zewnątrz. I dlatego też tak wyszło może. Zobaczymy. Dobra. Strasznie opojczywie to idzie, docinanie. Całe szybciej się kładzie. Wczoraj to kończyłem późnym wieczorem. Tam pasek
takich docinek. Tam już tak specjalistycznie nie docinałem z tego względu, że nie chciałem już odpalać maszyny. Tamto docinek, takich małych. Dzisiaj tu wyrywam klipsy, tamte chyba jeszcze zostawię. Bo to jednak, nie wiem, może z 10 godzin minęło. Nie wiem, czy to wystarczy, czy nie, ale na razie ich nie będę ruszał. Ta reszta to już przynajmniej 24 godziny i więcej. W pomieszczeniu mamy przy otwartych oknach. Mamy 8 stopni, grzejnik jest wyłączony. Zostawiłem pouchylane okna, bo akurat dzisiaj w nocy mocno wiało. Ten huraga nad Polską. I fajnie to wyszło, bo wczoraj przez to, że tu kleiłem płytki, w tym pomieszczeniu się zrobiło trochę wilgoci i mi się zaczęła znowu tutaj woda wszędzie skraplać w narożnikach. Po zostawieniu otwartych okien jest taki tutaj przeciąg, normalnie wieje, że wszystko już jest suchutkie. Zero śladu wody. Dobra, powiedzmy ten etap płytek jest zakończony. Fugować nie wiem kiedy będę. Prawdopodobnie jak będę miał zrobione drzwi, będę fugował. Bo właśnie sobie mam zamiar dzisiaj za to zabrać, za te drzwi, ale wpierw tu ogarnę. Więc widzimy się prawdopodobnie w filmie o drzwiach. Zobaczymy, czy mi się udaje przerobić. To cześć.